mamy biszkop, to dajemy dwie łyżki kwaroszków. On jest zwykły twarz, bez cukru, bez niczego. Jadalny kwiat, tak. Bierzemy biszkop na sam spód. Jeżeli już mamy biszkop położony, dajemy twaróg. Tak, dokładnie. Podwójną uwagę. Ja już biszkop. Jeżeli chcesz podwójną. Już jak wziąłeś, to już po prostu. Co teraz? Twaróg. Twaróg, tak. Dwie takie łyżeczki. Tak, żeby nie było tam. Masz zakryte? Przejdź sobie. Chyba wszystkie. Tyle? Tak. Wystarczy. O. Teraz tak, faruk. Tak. Jeżeli już mamy faruk nałożony, to bierzemy frużelinę. Frużelina jest wiśniowa. Na to frużelinka idzie. Co robicie? Nie za dużo, tak na oko. Teraz tak, bierzemy posypki. Mamy czarne, to są tak, takie andruty, coś takiego, tylko że zabarwione po prostu. Jeszcze mamy drugą posypkę, takie batoniki pokruszone czekoladowe. Tak, posypać. Jeżeli już mamy wszystko, bierzemy miętę całą i urywamy przy samej łodyżce, przy samych liściach i wkładamy do doniczki. To, tak, to jest zwykła mięta. Znaczy ja z tego co się dowiedziałem, to jest tak zwana mięta pierogowa. Tak. Frużelina. Ze smakiem. Jak się ciasto to nazywa? To jest biszkop po prostu. Jadalny kwiat. Jadalny kwiat, o. Całość nazywa się jadalny kwiat, ciasto to jest biszkop.